Kategoria misja. Wzorki życia. Popatrzmy dzisiaj na ten wzorek. Kojarzy Wam się z czymś? Jest to tekstura naszego Blade Runu. Ten motyw z błękitu tła. Wzorek. Powielony i odkolorowany staje się anonimowy i bezbarwny. Nic nieznaczący. Statystuje. Milczy. Po prostu tylko jest. Podobnie funkcjonuje zwykły człowiek w kolorowym wielkim tłumie. Ginie bezimienny i niezauważalny. Wydaje się nieistotny, zagubiony i bezbarwny. Nieciekawy, nieważny, nieistniejący prawie. Często zawodowi fotografowie lubią wyciągnąć z tłumu taką szarą jednostkę i pokazać ją w świetle swojego reflektora. W pełnej barwie, świetle i wymowie szczegółów. Uwielbiam takie sytuacje. Tak wiele mówią o tajemnicach naszych pokręconych realiów. Opowiadają o tym, jak łatwo zgubić się, stać się niezauważonym i niedocenionym, zarówno dla innych, jak i dla samego siebie. Staje się tak wtedy, gdy nie patrzymy na siebie z bliska, z bardzo bliska, a jedynie jak na tło. A tak niestety dzieje się często, kiedy myślimy tylko o tym, co mamy do zrobienia wobec innych, wobec otoczenia, świata, a nie o tym, czego sami potrzebujemy i chcemy od życia. Popatrzmy teraz, ile bogactwa kryje się w cieniu ogółu. Nieistniejących dla oka świata odczuć, wartości i możliwości. Nasza szaro-niebieska tekstura ginie powielona na błękicie Blade Runu. Wtapia się w mocne dominujące tło i ustępuje miejsca tekstom, schodząc na ostatni plan. Patrzmy teraz na nią z bardzo bliska. Jest barwna, wyrazista, lekka i swobodna. Ma dużo do pokazania, do powiedzenia. To niepowtarzalny wzór o wyraźnym, własnym charakterze. Zapytałam o znaczenie tekstury mojego przyjaciela. Co ja tu widzę? To jest wzorek tła z naszej strony. Ja w nim widzę istotę życia. Każdy z jego elementów ma swój własny smak i wymowę. Każdy wzorek ma swoją drogę i los. Jeden jest prosty i łatwy, inny trudniejszy, bardziej powyginany, pokręcony. I tu jest wyraźny uśmiech, tu zarys twarzy, a tam dwie przeciwności. O, to proste i czytelne jest. Tak samo jest z ludźmi. Każdy idzie we własnym kierunku i ma własne problemy. Nie ma człowieka bez problemów i komplikacji w życiu. Każdy widzi w tym wzorku coś innego i każdy nosi w sobie swój własny wzór, taki wzorek życia. Patrzę na swoją rękę i też widzę życie. Żyłka, zmarszczka, linia. Każde naczynko krwionośne ma swoją ścieżkę, kształt i funkcję. Wszystkie te pozornie nieistotne szczegóły tworzą wyjątkową całość. Wyjątkową całość. Tak jest też z ludźmi. Każdy jest inny i ma co innego do powiedzenia i do zrobienia w swoim życiu i otoczeniu. I to właśnie pokazuje nasza strona. Każdym tekstem rysuje inne spojrzenie ludzi na życie, otoczenie i samych siebie. Każdy artykuł odzwierciedla inne realia, poglądy, sytuacje i problemy. Każdy wreszcie ukazuje inne spojrzenie na ludzi, na życie i otaczającą nas rzeczywistość. A ta różnorodność to ogromne bogactwo, które warto zauważyć i wykorzystać, wyciągając z niego wnioski. Naprawdę warto.